Polska to kraj liczący dziś niespełna 38 milionów obywateli. Jednak poza krajem mieszka około 20 milionów naszych rodaków i osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Nasi rodacy rozsiani po całej kuli ziemskiej nie pozostają obojętni na ataki na dobre imię Polski. To oni stoją na pierwszej linii frontu wojny wizerunkowej, jaka toczy się obecnie przeciw Polsce. We wrześniu 2021 roku Światowe Stowarzyszenie Republika Polonia, zrzeszające osoby polskiego pochodzenia z całego świata, zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą roli osób polskiego pochodzenia zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków. W konferencji tej wzięli udział rodacy ze wschodu i z zachodu, którzy spotkali się z przedstawicielami polskich władz, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli polskiego świata akademickiego. Na konferencji zabrali głos przedstawiciele wszystkich organów państwa polskiego odpowiedzialnych za sprawy polonijne. Deklarowali oni gotowość współpracy i zachęcali do aktywnego działania na rzecz Polski. W pierwszym dniu wystąpili minister Adam Kwiatkowski, marszałek Małgorzata Gosiewska, ministrowie Jan Dziedziczak, Szymon Szynkowski-Welsenk oraz Sebastian Kaleta, europosłowie Jadwiga Wiśniewska i Zdzisław Krasnodębski, Bartosz Rybak z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Rafał Leśkiewicz z IPN, profesorowie Wiesław Jan Wysocki, Jan Żaryn, Andrzej Zybertowicz oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych. Marian Romaniuk z Archikonfraterni Literackiej, dr Teresa Kaczorowska ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, mecenas Jerzy Kwaśniewski z Instytutu Ordo Iuris oraz Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia. Słowo pasterskie wygłosił biskup Wiesław Lechowicz, a zebranych pobłogosławił ksiądz infułat Stanisław Jerz. Przedstawiciele Polaków zamieszkałych poza granicami kraju zabrali głos w ramach sesji warsztatowych trwających 2 dni. Wystąpili w nich m.in. Anna Paniszewa, reprezentująca Polaków na Białorusi, Jan Zamojski z Wielkiej Brytanii, Jerzy Jankowski z Norwegii, Danuta Chmielowska, Turcja, Renata Cytacka, była wiceminister energetyki z Litwy, Lidia Sokołowska-Cybart z Kanady, Mira Modelska-Creech z USA, Stefan Thompson z RPA, Alberto Trujillo z Hiszpanii, Monika Obrębska z Francji, Małgorzata Wirkus z USA oraz profesor Korab Karpowicz. W warsztatach wzięli też udział przedstawiciele Departamentu Współpracy z Polonią w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji, IPN oraz niezależni badacze historii Polski. Omawiano różne aspekty roli Polonii w kreowaniu wizerunku Polski. W naszym programie prezentujemy jedynie ważniejsze fragmenty niektórych wystąpień. Zebranych gości powitała prezes Stowarzyszenia Republika Polonia, mecenas Maria Szonert-Binienda. Szanowna pani prezes, wielce szanowni państwo uczestnicy konferencji. Przed chwileczką pani prezes powiedziała mi, że jest to debiut stowarzyszenia, ta konferencja właśnie. Tym bardziej dziękuję, że w tym debiucie, w tej ważnej konferencji poświęconej roli osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków mogę uczestniczyć, że mogę być z państwem. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiejsza dyskusja dotyczy ważnej i złożonej problematyki. Pozwólcie państwo, że skupię się na kilku wybranych zagadnieniach, które jako czynny polityk mam okazję od wielu lat obserwować. Pragnę podkreślić, że ojczyzna musi być traktowana w kategoriach moralnych, jako obowiązek i wybór. W ostatnich latach, zwłaszcza za poprzednich rządów, próbowano nam wmówić, że patriotyzm jest niemodny. Troska o dobro ojczyzny to nacjonalizm, a polskość to nienormalność. Pamiętamy te słowa. Takie postrzeganie ojczyzny i spraw polskich znalazło wielu zwolenników i niestety spowodowało zmianę w sposobie prowadzenia polityki zagranicznej.
oraz doprowadziło do zbudowania fałszywego wizerunku Polski na świecie. Sprawiło, że praktycznie bezkarnie pojawiają się w przestrzeni międzynarodowej kłamliwe sformułowania, takie jak polskie obozy koncentracyjne czy współsprawstwo Polaków w zagładzie Żydów. Do propagowania tych przekłamań przyczyniają się niestety również sami polscy naukowcy i środowiska prawnicze. Dowodem na to jest ostatni wyrok sądu w procesie wytoczonym dwojgu naukowcom, profesor Barbarze Engelking i profesorowi Janowi Grabowskiemu przez Filomenę Leszczyńską, której stryj Edward Malinowski w czasie wojny był sołtysem we wsi Malinowo w powiecie Bielsk Podlaski. W książce poświęconej losom Żydów w okupowanej Polsce, zdaniem pani Leszczyńskiej i co udowadnia, znalazły się stwierdzenia, które stawiają jej stryja w niekorzystnym świetle. Autorzy książki Dalej jest noc przedstawili pana Malinowskiego jako współwinnego śmierci kilkudziesięciu Żydów, którzy ukrywali się w lesie i zostali wydani Niemcom. Wyrok Sądu Okręgowego po rozpoznaniu skargi nakazał autorom książki przeproszenie pani Leszczyńskiej. Niestety sąd apelacyjny w drugim, już prawomocnym wyroku uznał, że profesor Grabowski i Elgenking nie muszą przepraszać za stwierdzenia zawarte w książce i oddalił całkowicie powództwo. W uzasadnieniu napisano, szanowni państwo, ingerencja w badania naukowe nie jest zadaniem dla sądów. Tu pojawia się bardzo istotna kwestia. Nie można spodziewać się pozytywnego wizerunku Polski za granicą, kiedy tak zwane autorytety w nią uderzają. I w imię źle pojętej wolności badań naukowych mogą bezkarnie propagować dowolną ideę czy fałszywe tezy. Właśnie z taką też sytuacją mamy do czynienia przy tak zwanym kryzysie migracyjnym wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę, który obserwujemy na granicy z Białorusią. Z tymi samymi problemami boryka się Litwa i Łotwa, a przypomnę, że problem dotyczy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W tej kwestii polska totalna opozycja była w stanie zrobić wiele skandalicznych rzeczy, żeby tylko doprowadzić do kryzysu wewnętrznego. Na szczęście stanowisko Unii Europejskiej w tej kwestii jest jednoznaczne i całkowicie popierające działania polskiego rządu. Nieodpowiedzialne zachowania niektórych polskich polityków, wpisujące się w strategię Aleksandra Łukaszenki, a de facto Władimira Putina, mają zdestabilizować sytuację wewnętrzną i wysłać w świat negatywny obraz Polski i Polaków. Jest to działanie wrogie wobec własnego kraju. W pierwszej kolejności chciałbym postawić pewną tezę, że po 2015 roku, kiedy zmienił się rząd i również paradygmat myślenia o polskiej historii, polskim patriotyzmie i również pozycji Polski i oczekiwań Polski do szanowania naszej historii, tradycji, jak również naszej pozycji w ramach organizacji międzynarodowych, których jesteśmy członkami. Ta zmiana spotkała się po prostu z próbą wstrzymania tych ambicji naszego narodu. I ona się, ta próba blokowania objawia w sferze międzynarodowej przede wszystkim w dwóch tematach, które są bliskie Ministerstwu Sprawiedliwości. Pierwszy temat to jest temat, można powiedzieć, historyczny, o czym też była mowa, czyli relacje polsko-żydowskie oraz znaczenie Polski i również rachunek wynikający z II wojny światowej. Druga sprawa, która tyczy się, można powiedzieć, wizerunku Polski, dobrego imienia Polski, jak również relacji międzynarodowych, to sprawa tak zwanej praworządności i zmianom, które zgodnie z obietnicami wyborczymi, jak również zgodnie z takim, można powiedzieć, mitem założycielskim obozu Zjednoczonej Prawicy zostały te zmiany zaproponowane i wdrożone. Oczywiście ten drugi aspekt jest aspektem, można powiedzieć, już bardziej politycznym, więc w pierwszej kolejności z większym natężeniem skupię się na pierwszym.
Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało na początku poprzedniej kadencji Sejmu, również z inspiracji organizacji pozarządowych, w szczególności doświadczeń Reduty Dobrego Imienia, podjęliśmy pracę nad uchwaleniem przepisów, których brakowało w polskim systemie prawa, ale które to przepisy pozwalały aktywniej podejmować kroki prawne wobec naruszania dobrego imienia Polski jako narodu, jako państwa, w oparciu o instytucje ochrony dóbr osobistych, jak również przeciwdziałania dyfamacjom związanym z obciążaniem Polski i Polaków odpowiedzialnością zbiorową za zbrodnie Holokaustu popełnione przez Niemców. I ta sprawa, której losy doskonale Państwo znacie, więc nie będę tutaj ich szczegółowo referował, ona pokazała dwa zasadnicze problemy i zagadnienia. Pierwszym z nich jest kwestia tego, czy takie odważne zmiany broniące tak naprawdę honoru naszego narodu winny być przeprowadzane dopiero wtedy, kiedy będziemy pewni, że zostaną one dobrze przyjęte. A druga sprawa, która towarzyszy temu zagadnieniu, jest to, czy jeśli nie jest to dobrze przyjęte, to powinniśmy z tego rezygnować. W mojej opinii zdecydowanie nie możemy rezygnować i chować głowy w piasek w sytuacjach, w których widzimy doskonale, że niektóre państwa, w szczególności państwo Izrael, budują swoją tożsamość, międzynarodową tożsamość historyczną w oparciu o tak naprawdę wyłączną krzywdę tego narodu w czasie II wojny światowej. I skoro doskonale wiemy jako Polacy, że to my byliśmy napadnięci, to nasi obywatele, również przecież Żydzi, ale polscy obywatele ginęli i polscy obywatele innych wyznań ginęli wskutek II wojny światowej, to Polska została jako państwo zniszczone materialnie. Nie możemy pomijać tego, że kilkadziesiąt lat po tych zdarzeniach próbuje się przypisywać w różny sposób retoryczny, czy taki można nawet powiedzieć socjotechniczny, podświadomy, odpowiedzialność za, że na ofiarę kieruje się odpowiedzialność za zbrodnie, której ofierze wyczyniono. I narzędzia, którymi Polska dysponowała wówczas, można powiedzieć tak zwanego soft power, były w istocie raczkującymi narzędziami. I rodzi się pytanie, czy wobec możliwości takiego bezwzględnej próby podważenia jakichkolwiek zmian w naszym własnym porządku prawnym powinniśmy zwlekać, ulegać, czy też powinniśmy lawirować. Uważam, że nie. Uważam, że prawdziwa prawda rodzi się w zwarciu. I ta sytuacja pokazała pierwsza, że owszem, rzeczywiście przepuszczono bardzo cyniczny, kłamliwy atak na zarówno na brzmienie przepisów, ale przemycając tę agendę dotyczącą właśnie przypisania Polsce odpowiedzialności za zbrodnie Niemców w czasie II wojny światowej. Niektórzy ubolewali, że no tutaj informacyjnie Polska jest niewystarczająco silna, by podejmować takie debaty na forum międzynarodowym, tylko że tak spojrzeć na przebieg tej debaty, po raz pierwszy w mediach światowych, tak naprawdę w tak dużej skali, polskie stanowisko było szeroko prezentowane. Że oczywiście Izrael prezentował swoją agendę, ale równolegle w mediach międzynarodowych prezentowano stanowisko Polski. To był przełom. Cieszę się z wielu powodów. Od tak prozaicznych jak to, że wreszcie możemy się spotkać na żywo po bardzo długim okresie, dramatycznego okresu związanego z światową pandemią koronawirusa. Ale nie ukrywam, że jeszcze bardziej mnie cieszy to, że wygląda na to, że państwo polskie ma świetnego partnera we wspólnych działaniach. Bo jak państwo wiecie, filozofia naszego rządu, filozofia pana premiera Morawieckiego, filozofia też Urzędu Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii Polaków za granicą, który to urząd pan premier Morawiecki w swojej kancelarii, a więc najwyżej w całej administracji polskiej utworzył, to jest taka filozofia, żebyśmy działali wspólnie na rzecz interesów Polski. Nigdy więcej tego, co było w ostatnich dziesięcioleciach, były takie okresy, kiedy Polonia, Polacy za granicą byli petentem Polski, byli kłopotem dla Polski. Nigdy więcej takiej filozofii. Polacy za granicą, Polonia to wielki partner
państwa polskiego we wspólnych działaniach. Nareszcie jest normalnie. Tak poważne kraje robią. Tak kraje, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej, robią. Działają wspólnie ze swoimi rodakami za granicą, dbając o nich, dbając o polskość, o przekazywanie polskości w tej grupie, ale wspólnie z nimi prowadząc różne projekty. I moim wielkim marzeniem i wielką nadzieją jest Republika Polonia i to, że z rozumiejącym te mechanizmy podmiotem, jakim jest Republika Polonia, będziemy mogli wiele rzeczy zrobić. Wiem, że wielu z Państwa, wiem, że wielu z Państwa jest zaangażowanych od lat w różne działania na rzecz Polski. Przecież znam tu twarze i to są nie jedna osoba tutaj powinna, już dostała albo powinna dostać medal. Natomiast chodzi o to, że jest ta światowa koordynacja tych działań. To jest nam bardzo, bardzo potrzebne. My, jak Państwo wiecie, rozpoczęliśmy szeroki wachlarz działań, bycia dostępnym dla rodaków, rozmowy z nimi. Nawet w okresie pandemii koronawirusa rozpoczęliśmy ten cykl internetowych spotkań państwo po państwie, środowisku po środowisku, żebyśmy mogli być w kontakcie, wymieniać się obserwacjami, doświadczeniami. To jest dla nas bardzo istotne w planowaniu działań. Wydajemy na wsparcie dla rodaków dwukrotnie wyższą sumę niż była wydawana na przełomie lat 2014-2015, a więc za poprzedniego rządu. Teraz te pieniądze są realizowane przez i Kancelarię Premiera, a więc wreszcie to miejsce, które jest ponad resortami, ponad ministerstwami, która ma możliwość koordynacji różnych prac. Ale oczywiście cały czas jest wsparcie i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji i Nauki teraz, czyli tych dwóch resortów. I to też jest bardzo ważne. Ale macie Państwo podmiot, który to koordynuje. Pan premier Morawiecki mnie zapytał już kilka lat temu, jak ta sytuacja wygląda. No i tutaj absolutnie dostrzegaliśmy tej brak koordynacji. Też dla Państwa myślę, że to było mało dogodne jako liderów środowiska polskiego, że przyjeżdżaliście do Polski i w zasadzie z kim rozmawiać? Z tą instytucją, a może z tą, poruszacie Państwo jakiś problem? Byliście Państwo odsyłani. To nie my, to tamci. A tamci mówią, to nie tamci, tylko jeszcze inni. I to, mam nadzieję, się skończy. My jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji. Nawet jak coś jest w gestii innego resortu, innej instytucji, to wspólnie z Państwem będziemy pilnować realizacji tych wyzwań, które Państwo nam zasygnalizują. O różnych projektach może nie będę mówił, bo Państwo te projekty doskonale znają. Wiecie Państwo, że znacznie ulepszyliśmy i tak projekt naszego rządu za poprzednich rządów, czyli projekt rządu Jarosława Kaczyńskiego, Karty Polaka, czyli dokumentu stwierdzającego przynależność do narodu polskiego, dającego szereg przywilejów. To bardzo ważny dokument, zwłaszcza dla rodaków z Białorusi, z Ukrainy, z terenów dawnego Związku Sowieckiego. Nasi rodacy na Litwie, mimo że są w Unii Europejskiej, że nie mają wyzwań związanych z wizami, z granicami, też wielu z nich po prostu z punktu widzenia moralnego, bo się czują Polakami, też z Karty Polaka korzystają. Ale my ten dokument rozszerzyliśmy już po 2015 roku. Daliśmy faktyczną możliwość szybkiego uzyskania obywatelstwa dla naszych rodaków posiadających tą Kartę Polaka. Szybki, stały pobyt, wszystkie przywileje związane na przykład z możliwością uzyskania pracy, a docelowo jeszcze przy wsparciu finansowym państwa polskiego uzyskanie polskiego obywatelstwa. Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Prezes, Czcigodni Księża, drodzy rodacy, Szanowni Państwo. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z Panią Marszałek i to jest chyba od bardzo, bardzo długiego czasu pierwsza duża konferencja środowisk polonijnych. Nie do końca tak, bo tych konferencji było bardzo dużo, ale one były wszystkie online, a dzisiaj znaczna część z jej uczestników jest tutaj w Warszawie i myślę, że to jest
ten fakt, że możemy się tutaj spotkać i możemy rozmawiać, jest bardzo dużym sukcesem Stowarzyszenia Republika Polonia i na ręce członków stowarzyszenia i na ręce pani prezes składam za to gratulacje. Nasze relacje, relacje Polaków mieszkających poza granicami Polski, tych, którzy można powiedzieć kreują wizerunek Polski, dbają o jej dobre imię. Te relacje w jakimś sensie zostały przerwane przez tą pandemię, bo ona właśnie w te nasze relacje, w to nasze życie polonijne, w te spotkania uderzyła najbardziej. Ten lockdown w jakimś sensie spowodował to, że musimy się uczyć pracować i ta pandemia, że musimy się uczyć pracować w zupełnie innej rzeczywistości. Ale chyba nikogo z Państwa nie muszę przekonywać do tego, że bez takich spotkań jak to dzisiejsze, bez rozmów, tak naprawdę to życie zarówno polonijne, jak tych tutaj w Polsce, nas przedstawicieli polskich władz, jest bardzo trudne. Dlatego jeszcze raz bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Pan prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu, w swoim wystąpieniu, wtedy kiedy obejmował urząd prezydenta już ponad 6 lat temu, mówił o tym, że polski naród, że polska wspólnota to są wszyscy ci, którzy czują się Polakami bez względu na to, gdzie mieszkają. I że oni wszyscy mają wobec Polski swoje powinności, swoje obowiązki. I że rolą prezydenta Rzeczypospolitej polskich władz jest to, żeby dbać o te wzajemne relacje i jest to, żeby tą wspólnotę budować. Myślę, że to, co na co dzień robi pan prezydent Andrzej Duda, te spotkania, dosłownie kilka dni temu wróciliśmy z Mołdawii, pierwsza wizyta prezydenta od wielu lat i spotkanie z Polonią, rozmowy, czy z Polakami, bo tam w części Republiki Mołdawii mieszkają jeszcze nasi rodacy, którzy się nigdy stamtąd nie wyprowadzili. Tam są polskie wioski, które pamiętają jeszcze czasy przed rozbiorowym. To są bardzo ważne działania, ale to są też takie znaki, które w jasny sposób pokazują władzom państw, w których państwo mieszkacie, że dla polskiego prezydenta, dla polskiego parlamentu, dla polskiego rządu ta relacja, to budowanie wspólnoty jest bardzo ważne. Bardzo ważne również w kreowaniu dobrego imienia Polski. Bardzo jestem też wdzięczny, że jest to, można powiedzieć, takie hasło przewodnie dzisiejszego spotkania. Bo państwo mieszkając w różnych miejscach na świecie, można powiedzieć, że jesteście takim pierwszą linią frontu. Jeśli dzieje się coś, co dziać się nie powinno, to właśnie wasze reakcje, wasze działania, wasza aktywność jest bardzo ważna, bo pokazuje, że to nie tylko władze Polski, ale też państwo jako często obywatele, mieszkańcy tych miejsc, zabieracie głos w sprawach, które są dla Polski bardzo ważne. Ta konferencja nie dość, że jest pierwszą od dłuższego czasu, która odbywa się w takiej formule, to jeszcze odbywa się na początku września. Września, który przecież w polskiej historii zapisał się wieloma dramatami. Dosłownie 2 dni temu obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej i najazd faszystowskich Niemiec na Polskę. Za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę napaści bolszewickiej na Polskę. Budujemy silną Polskę po to, by do czegoś takiego w przyszłości nie dopuścić. Tylko wtedy, kiedy będziemy silni, będą się z nami na świecie liczyć. Ale to, proszę Państwa, co teraz mówię, powoduje, że często jesteśmy oskarżani o rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, że Polska silna
budzi zaniepokojenie wielu, myślę, że wielu przywódców czy wielu liderów politycznych różnych państw. I dlatego musimy na to reagować, dlatego musimy budować silną Polskę i dlatego bardzo liczymy na państwa w tym zakresie wsparcie. Łączy nas w końcu miłość do Polski, miłość do naszej ojczyzny. Łączą nas tak ważne dla nas wszystkich słowa Bóg, honor, ojczyzna. To są słowa, wokół których można powiedzieć, że od zawsze się jednoczyliśmy i zawsze się jednoczyć będziemy. Jeszcze raz życzę państwu owocnych obrad i tych tutaj na sali plenarnej, i tych rozmów w kuluarach, które są nam wszystkim bardzo potrzebne. Ten wrzesień to też jest dla nas, myślę, proszę państwa, jeszcze kończąc, powiem o rzeczy, która się zbliża i tym razem jest bardzo radosna. Wiem, że też o tym będziecie państwo dzisiaj tutaj na konferencji rozmawiać, ale przecież w najbliższych dniach jeden z bohaterów naszej historii, człowiek, bez którego prawdopodobnie takie spotkanie jak to dzisiejsze odbyć się by nie mogło, myślę tutaj o prymasie tysiąclecia, będzie w końcu będzie beatyfikowany, tak? I zostanie wyniesiony na ołtarza. Jest to jeden z tych Polaków, którym jesteśmy winni pamięć i wdzięczność. Najwybitniejszych historyków skoncentrował się na tej kwestii historycznej, kwestii antysemityzmu. I teraz ja bym powiedział tak, no, jak patrzymy, jeżeli mówimy o dobrym imieniu Polaków, no to jest to oskarżenie antysemityzm jest oczywiście jednym z wielu, a które dzisiaj padają. I nawet muszę powiedzieć, że z mojego perspektywy europosła, który na co dzień się zmaga z fake newsami, z, w zasadzie no, z takim próbą podważenia czy prawda, naszej pozycji, naszego kapitału moralnego i naszej pozycji, zaraz za chwilę po tym powiem o tych jakby nowych zagrożeniach, no to są inne, prawda, te tematy dominujące. W stosunkach polsko-amerykańskich to jest oczywiście centralna kwestia, natomiast jeżeli chodzi no, o powiedzmy relacje z innymi krajami, to dobre imię, o którym mówiłem, o którym chcielibyśmy walczyć, jest naruszane innymi oskarżeniami, nie tylko antysemityzm, nie tylko oskarżenia o zachowania w przeszłości, a więc właśnie o tym wszystkim, o czym mówił pan profesor Żaryn, no tylko to państwo wiedzą, strefy wolne od LGBT, myśmy to wielokrotnie prostowali, czy na przykład oskarżenia o praworządność, no za chwilę będzie znowu debata właśnie na temat no, braku pomocy humanitarnej na granicy. Dzisiaj przeczytałem, polski poseł, jeden z polskich posłów wystosował już w tej sprawie list do pana premiera Morawieckiego z innym posłem, europosłem, wzywający też oczywiście do podpisania kolegów europosłów się pod tym wezwaniem, żeby takiej pomocy udzielić Afgańczykom, którzy są oczywiście po polskiej stronie, no i tak dalej. Więc my w zasadzie się konfrontujemy z taką sytuacją cały czas. I teraz pan profesor Żaryn wskazywał, ja też rzeczywiście tak uważam, że za tym stoją silne interesy polityczne, gospodarcze i bez tego jakby się nie da wyjaśnić. Ten podział to jest podział na narody historyczne i niehistoryczne, w jakimś sensie tak. Oczywiście jest to podział na te narody, które no, mają też zdolność do tego, co po niemiecku się nazywa powiedzmy taką Deutungshoheit, prawda? Czyli możliwość definiowania norm moralnych, norm prawnych, historii. To no oczywiście nie ma związku jakby bezpośrednio z tą pytaniem o to, czy są takie narody, które odgrywały jakąś rolę w historii i te, które były tylko podmiotem, chociaż oczywiście w tych relacjach Europa Zachodnia, Wschodnia czy Środkowo-Wschodnia odgrywa tę rolę. No bo trudno byśmy mogli uznać, że na przykład Belgia jest narodem historycznym, czy Belgowie. W jakimś sensie, w pewnym sensie w ogóle nie są narodem. Ale sprawa Konga, ich polityki kolonizacyjnej i tak dalej, mimo że znana,
nie jest kompletnie żadnym obciążeniem w obecnych relacjach międzynarodowych, stosunkach międzynarodowych. Tak jak no właśnie ta kwestia, o której pan profesor Żaryn mówił, no, oskarżenia, bo to nie są tylko oskarżenia antysemityzmu, tylko wręcz oskarżenia o kolaborację. I teraz ja tak zastanawiałem się rzeczywiście, no bo sprawa jest, może to jest pocieszające, sprawa jest, nie jest nowa. Pan profesor Żaryn mówił o tym, no wskazywał no to, prawda, na te debaty, które toczyły się w czasie, w okresie I wojny światowej. Się tak zastanawiałem, zanim tu przyszedłem, no a kiedy był dobry polski wizerunek w Niemczech, tak, jakbyśmy... No powiedzmy, weźmy ostatnie 200-300 lat. No to ja pamiętam takie okresy, kiedy to było względnie dobrze, nawet powiedziałbym bardzo. No nie było to oczywiście okres rozbiorów. Jest taka klasyczna książka Mariana Seryjskiego o tym, prawda, o tym, jak państwa zaborcze nas traktowały. Jak sięgniemy do wielkich filozofów niemieckich, Kant czy Hegel, no to znajdziemy tam raczej niepochlebne opinie. U Hegla, jak wiadomo, w dziejach filozofii historii Słowianie w ogóle się nie pojawiają tam. Tylko raz się Polska pojawia w roku 1683. To jest jedyny czyn historyczny, który wnieśliśmy. I to jest oczywiście jakoś tam trwa. Był taki okres po tym XIX wieku, tak, do którego bardzo często się wraca w relacjach polsko-niemieckich, taki pozytywny. No to jest okres szczególnie powstania listopadowego. Wtedy poeci romantyczni niemieccy, Georg Herweg i inni, piszą wiersze, tak zwane Polenlieder. Polenlieder to jest taki przykład. To trwa mniej więcej do 1848, kiedy... Potem jest okres I wojny światowej, bardzo, bardzo ciekawy. Teraz ukazały się też nowe książki na ten temat, no taki właśnie przyjaźń, prawda? Polsko, kiedy Niemcy uznają w związku z koncepcją Mitteleuropa, że potrzebne jest państwo polskie, no i rzeczywiście wtedy na przykład wydają zawsze, to jest też ciekawe, są nowe wydania tych Polenlieder, tych wierszy o Polsce. No i potem jest też bardzo ciekawy okres, też budzący pewne takie refleksje, analogie historyczne. To jest po 1934 roku, po zawarciu układu polsko-niemieckiego. Państwu dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na konferencję poświęconą niezwykle ważnemu tematowi. Można powiedzieć, że tematowi, którym ja w pewnym sensie zajmuję się w dwóch wymiarach w ministerstwie. Bo z jednej strony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nadzoruje Departament odpowiedzialny za politykę polonijną. Choć, jak Państwo wiecie, dzisiaj polityka polonijna jest w znaczącej mierze domeną pana ministra Dziedziczaka, pełnomocnika odpowiedzialnego za te sprawy, sekretarza stanu odpowiedzialnego za te sprawy w kancelarii pana premiera, ale nasza dobra współpraca, konstruktywny taki, że tak powiem, twórczy podział obowiązków i uzupełnianie się w tych kompetencjach sprawia, że obawy, które na pewno mogły istnieć przy tym podziale kompetencyjnym, czy nie będzie jakiegoś tutaj, że tak powiem, wzajemnej konkurencji, czy też nakładania się tych obowiązków, myślę, że zostały rozwiane. Rzeczywiście bardzo dobrze nam się współpracuje. Chcę za to też panu ministrowi Dziedziczakowi serdecznie podziękować i myślę, że i on może liczyć też na pracę naszego departamentu i naszych urzędników, konsulów polonijnych. To jest jednak cała duża grupa ludzi, bo to nie tylko nieco ponad 30 osób w samym departamencie, ale też przecież wielu konsulów odpowiadających za politykę polonijną na całym świecie. Z drugiej strony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jestem odpowiedzialny za dyplomację publiczną. Ten obowiązki realizuje nieco większy departament, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, który nadzoruje instytuty polskie, ale którego głównym zadaniem jest to, aby o Polsce na świecie, nie tylko w kręgach politycznych, nie tylko w wąskich gronach zamkniętych dyskusji na poziomie elit mówiono dobrze, ale żeby ta dobra narracja o Polsce wchodziła jak najgłębiej w szerokie kręgi społeczne, w różne warstwy społeczne, żeby była obecna tak naprawdę w takim masowym przekazie i jednocześnie, żeby reagować na te przypadki, gdzie kłamstwo, manipulacja, dezinformacja próbują to dobre imię Polski podważyć. To jest główne zadanie polskiej dyplomacji publicznej. No i teraz
właśnie jaką rolę odgrywają w tych zadaniach państwo? Jaką rolę w tych zadaniach odgrywają Polacy, około 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie? Z jednej strony przecież coś takiego jak kultywowanie tradycji polonijnych, kultury, organizacja wspólnych wydarzeń, edukacja, to jest naturalny element życia polonijnego od lat. I można powiedzieć, że tutaj tylko pozostaje kontynuować szereg tych dobrych praktyk, tych dobrych rzeczy wspieranych przez nas, które już się dzieją, ewentualnie je rozwijać. Ale dzisiaj, i o tym też dziękuję, że powiedział pan minister Dziedziczak, stoi przed nami dodatkowe wyzwanie. Dzisiaj dobre imię Polski bardzo często, nie tylko w kontekście historycznym, pan minister skoncentrował się na tym kontekście i bardzo trafnie, bo tu jest rzeczywiście wiele zagrożeń. Tu jest po prostu świadoma polityka prowadzona przez niektóre państwa wymierzona w dobre imię Polski, której trzeba dać odpór. I my dajemy odpór tutaj, z Warszawy. My dajemy odpór w wielu innych miejscach, tam gdzie są nasze placówki, ale my nie jesteśmy w stanie być w każdej dyskusji, w każdej gazecie, akurat w wielu gazetach, czy to pan premier, czy to minister spraw zagranicznych publikuje, to jest w ostatnich latach nowość polskiej dyplomacji publicznej, że premier rządu polskiego zabiera aktywnie głos na łamach prestiżowej prasy zachodniej, tak naprawdę w wielu dziennikach, tygodnikach, niemieckim Die Welt, Frankfurter Allgemeine, ale także Washington Post, New York Times, można zapoznać się z głosem polskiego premiera. Czasem też jest to głos polskiego prezydenta, jest to też głos ministra spraw zagranicznych. To jest bardzo ważne, bo to jest właśnie to docieranie do szerokiej opinii publicznej z naszą narracją. Ale to nie sprawi, że my będziemy mogli być obecni w każdej dyskusji, w każdym wąskim gronie z tą narracją, a tym bardziej, że będziemy w stanie ją w tych mniejszych gronach utrwalać. I tutaj jest wielka rola Polaków, jako, jak to trafnie ujął pan minister, ambasadorów polskości, ambasadorów, obrońców dobrego imienia Polski. I w pierwszej kolejności w zasadzie od tego powinienem zacząć. Należą się państwu tutaj obecnym serdeczne podziękowania za państwa pracę. Za pracę właśnie tego dobrego obrony, w zakresie obrony dobrego imienia Polski, bo my ją dostrzegamy z perspektywy Warszawy. Dostrzegamy to zaangażowanie i także inicjatywa pani mecenas, żeby zorganizować tą konferencję, jest świadectwem tego, że państwu leży na sercu ten obowiązek obrony dobrego imienia Polski. Ale chcę też powiedzieć o tym, że widzimy, jak duży jeszcze potencjał jest, można powiedzieć, w drugim obszarze dyplomacji publicznej, który uważam w tej chwili za nie mniej ważny, a cały czas jeszcze, który potrzebujemy, w mojej opinii, rozwijać. Bo my dość dobrze potrafimy, wydaje mi się, reagować na dość dobrze, szybko i w wielu przypadkach, to też państwa działalność pokazuje, skutecznie reagować na szkalowanie dobrego imienia Polski. Tutaj jest wiele podmiotów, jest Reduta dobrego imienia, której tam widzę, zresztą z tyłu stoisko, jest Stowarzyszenie Ordo Iuris, ale jest też wiele organizacji pozarządowych, ale też osób, które poświęcają swoją aktywność i mają wiedzę, i mają kompetencje, żeby przeciwdziałać kłamstwom historycznym. Gdyż ujawniła ich interesowną obłudę, napisała, że państwo nie jest tylko wspólnotą dobrze i sprawiedliwie zorganizowanego działania, ale także zorganizowanej pamięci. I to jest wielka głębia prawdy w tych słowach. Elity w początkach III Rzeczpospolitej uznały jednak, że pamięć zbiorowa i tożsamość winny być stale kontrolowane, a ich wpływ na publiczną debatę ściśle reglamentowany. Inaczej grozi nam zalew nacjonalizmu, nietolerancji, ksenofobii, fala rozliczeń i niemal wojna domowa. Historia i zbiorowa pamięć przestały być zatem modne w III Rzeczpospolitej. Wręcz uciekano od nich, bo trzymający władzę zaczęli w nich postrzegać element izolujący od tożsamości europejskiej. Afirmacja III Rzeczpospolitej stała się owocem transformacji, czyli
jak mówiono, mądrego kompromisu między światłymi, liberalnymi komunistami, ba, z czasem otrzymali oni etykietę ludzi honoru, i odpowiedzialnymi opozycjonistami. Bo przecież także byli nieodpowiedzialni. Kto dziś pamięta opozycyjny nurt niepodległościowy, skoro jedyną prawdziwą i słuszną opozycją była tak zwana opozycja demokratyczna? Tych niesłusznych spychano do niebytu jako prawicowy ciemnogród lub mohery, gdzie umieszczono też Kościół i część społeczeństwa odwołującego się do polskiej tradycji, patriotyzmu, antysemityzmu, nacjonalizmu i tak dalej. Jak to propaganda sztandarowej Gazety Wolnej Polski przedstawiała. Poprawność polityczna postępowego salonu wyrzuciła wręcz ostentacyjnie na śmietnik polską historię, i to dosłownie, bo wyrugowano w ramach reformy MEN-u podstawę programową do historii, zastępując ją achronologicznymi i ahistorycznymi blokami tematycznymi. Pamięć historyczna jest jednym z elementów wywierających niemały wpływ na międzynarodową pozycję państwa. W tej poprawności do niedawna dominowała ojkofobia, czyli swoisty wstręt do dziedzictwa i dokonań własnego państwa, państwa polskiego. Efektem tego stały się deklaracje mainstreamowych celebrytów w postaci, przepraszam za określenie, czasem trzeba być koszarowym. Jebać orła białego, jak chciał Tymon Tymański, czy deklaracja umieszczona na Facebooku Pierdol się Polsko. Ponoć literata Szczepana Twardocha po odmówieniu przez sąd uznania narodowości śląskiej, czy inne antypolskie i antypowstańcze teksty Pieszczocha III Rzeczpospolitej niejakiego Jerzego Owsiaka. Dlatego to państwo, perelowska hybryda, chroni majora NKWD i KBW Baumana, bo przekształcił się w socjologa i eseistę, konkubenta Jasińskiej Kani, córki Bieruta, którego progenitura jeszcze niedawno, tak, w III Rzeczpospolitej, był wiceministrem w MON-ie. Korupcja stała się państwowa, skoro minister złodziej to człowiek o wysokich standardach, bo po ujawnieniu jego procederu łaskawie podał się do dymisji. Krzyż w sali sejmowej według palikociarza posła Ryfińskiego to narzędzie tortur i inkwizycja. Walka z polskością ma charakter hybrydowy, odbywa się i w sposób jawny, i w sposób podstępny, zamaskowany. Wtedy osłabia motywację obrony i paraliżuje wolę kontrataku. Ośmieszana jest tradycja, niszczone wzorce patriotyzmu, zachowań bohaterskich, plugawiona jest strefa sakrum. W jej miejsce przenikają wartości niższe, promowany jest egoizm, kult pieniądza, karierowiczostwo, nierzadko za cenę pseudo-wolności, a nawet zdrady. Przy czym wszystkie te antywartości podawane są w atrakcyjnym, najczęściej europejskim przebraniu. Trzecia Rzeczpospolita jawiła się przez nazbyt wiele lat jako państwo odwróconych wartości. Nie jest nasze państwo w stanie niepodległości, a raczej trwającej wojny. Wybija się na niepodległość i zarazem staje się obiektem agresji politycznej, ekonomicznej, propagandowej. W Moskwie był rok 1612 i raport generał Anodin. Embargo na owoce, likwidacja stoczni, sprawa jedwabnego, unsere Mütter, unsere Väter. I nagrody dla Idy, czy obecna sytuacja na granicy z Białorusią, to tylko parę przykładów owej agresji. Pani Mario,
ile memów powstało, żeby wypromować i zakomunikować naszą konferencję, jakimi kanałami memy te zostały rozprzestrzenione w internecie. A ile? Zero znaczy się. Proszę Państwa, od lat, gdy byliśmy jeszcze w głębokiej opozycji, gdy jeździłem do rodzin Radia Maryja, na spotkania z klubami Gazety Polskiej, z fundacjami, z grupami rekonstrukcyjnymi, za każdym razem mówiłem do osób, które przychodziły na spotkania, gdy dyskutowano o moich książkach i o sytuacji Polski. Na następne spotkanie przyprowadźcie swoje dzieci i wnuki, które zostały porwane przez cywilizację naukowo-techniczną. Od tego czasu sytuacja się pogorszyła. Nie obronimy wizerunku Polski bez komunikowania się z młodymi ludźmi, ale tego nie zrobimy bez posługiwania się narzędziami komunikacji, które oni stosują, bez przyciągania młodych ludzi. Jeśli na tej sali średnia wieku zbliża się do mojej średniej wieku, to znaczy, że bardzo ważne bitwy przegrywamy. Mem jest podstawą komunikacji wśród młodzieży od poniżej 10 wieku aż do młodzieży sięgającej wieku wczesnoemerytalnego. Pan prezes Kwaśniewski przedstawił nam pewną metodę rozpoznania bojem sytuacji. Jak daleko jesteśmy w stanie rozciągnąć nasze linie obronno-ofensywne, bo oczywiście dzisiaj obrona musi być ofensywna. I w sytuacji, gdy nie sięgamy po tak elementarny, prosty skądinąd instrument, jakim jest mem, od razu pokazujemy, że znajdujemy się w skansenie. To znaczy, że w Polskę upychamy w skansenie i polskość. Dobrym przykładem tutaj jest oczywiście to, co próbuje pan robić, pan mecenas, stosując nowoczesne technologie lawfare. Jedna z firm PR-owskich miała następujące motto. Prawda dobrze powiedziana. Ale co to znaczy prawda dobrze powiedziana w strukturalnie zatrutej infosferze? Zanim przejdę do naszkicowania, co to znaczy strukturalnie zatruta infosfera i prawda dobrze powiedziana, najpierw wspomnienie z dyskusji w Lucieniu, rok 2008 lub 2009, gdy Lech Kaczyński, prezydent, zapraszał rozmaitych profesorów, intelektualistów, dziennikarzy na pogłębione dyskusje w stylu akademickim. Po formalnej części takiej dyskusji, już przy winie, w gronie, tam chyba dominowali profesorowie historii, Lech Kaczyński mówi tak. Słuchajcie, nie wiecie, jak potrafi być deprymujące i podcinające polskim interesom pole manewru takie oto rozumowanie, skądinąd wydawałoby się życzliwych Polsce przywódców różnych krajów, którzy mówią, no wyście mieli zabory, byliście najeżdżani przez Niemców, najeżdżani przez bolszewików, mieliście okupację. Na waszych ziemiach był Holokaust, potem dekady sowieckiego panowania. Jesteście biednym narodem. I próbują poklepywać mnie po ramieniu, żeby z wyższością się pochylić nad biednymi Polakami. Ale Kaczyński mówi, a ja im wtedy mówię tak. To myśmy przez 1000 lat powstrzymali parcie teutońskie na wschód. Na nas zatrzymało się to ciśnienie. To myśmy w wieku XVII obronili chrześcijańską Europę, cywilizację łacińską przed ciśnieniem ze strony islamu. To myśmy w roku XX, wieku XX, powstrzymali bolszewickie parcie na zachód, a ponieważ w tym czasie Niemcy były poddane wrzeniu rewolucyjnemu, gdyby przeszli Polskę, nie wiadomo, czy Europa w ogóle wolna by trwała. I wreszcie to od nas dzięki naszej solidarności rozpoczął się rozpad systemu sowieckiego. I Lech Kaczyński komentuje, gdy im to mówię, nagle zaczynają pochylać głowę i inaczej patrzeć na Polskę. Proszę zwrócić uwagę, co w tej opowieści jest. Są dwa skrzydła, dwa ramiona spektrum. Polacy jako ci, którzy byli ofiarami procesu dziejowego i Polacy jako ci, którzy w procesie dziejowym pełnili rolę podmiotową. We współczesnej komunikacji musimy na dwóch skrzydłach
na dwóch skrzydłach pokazywać nasze ofiary dobrze udokumentowane, kto był ofiarą II wojny, kto był ofiarą panowania komunistycznego, kto był ofiarą neokolonialnej eksploatacji przez wielkie korporacje, ale to możemy pokazywać tylko tak umiejętnie, jak to nam referował mecenas Kwaśniewski, za pomocą nowych nowoczesnych kodów kulturowych, za pomocą tych form argumentacji, które trafiają i za pomocą badań ugruntowanych, dobrze zweryfikowanych. Ale są sytuacje, w której pokazywanie naszej hekatomby, naszego męczeństwa jest zupełnie nieskuteczne. Są sytuacje, w których musimy pokazywać nasze sprawstwo, naszą podmiotowość, naszą właśnie podmiotową rolę w Europie. Ale jak odróżnić jedno od drugich sytuacji? W jakim kontekście się to wszystko rozgrywa? Rozgrywa się w warunkach, gdy w strukturalnie zatrutej infosferze pajdokracja, kiedyś wymyślona jako pojęcie przez Platona, się urzeczywistnia. Młodzi ludzie zarządzają rozmaitymi instytucjami, piszą algorytmy, które decydują, jak przebiegają informacje w Google, w Facebooku, w Twitterze, w innych obszarach. Jeśli nie będą oni po naszej stronie, jeśli nie będziemy umieli się z nimi komunikować, jesteśmy na przegranej pozycji. Proszę Państwa, dlaczego? Ponieważ ta strukturalnie zatruta infosfera nadała nową godność głupocie, kłamstwu i absurdowi. Słyszeliśmy, to jednak jako konserwatysta i może także zbytnie optymista, uważam, że jednak punktem odniesienia dla nas są narody historyczne. Czyli teza pierwsza, że istnieją narody i w nich jest zakodowana ich historia. A w związku z tym także wizerunek Polski i Polaków nie jest zjawiskiem teraźniejszym, tylko wpisanym w historię. Wpisanym w historię, a zatem także w historię nie tylko narodu polskiego jako odbiorcy tegoż wizerunku, ale także tych narodów, które były łaskawe już się poutwierdzać w kilku co najmniej pokoleniach, bo ja chcę się skupić na wieku XX, w kilku już pokoleniach, że mają rzekomą wiedzę na temat Polaków i Polski. Dlatego zaczynam od tej tezy pierwszej, że czy nam się to podoba, czy nie, to często i słusznie historycy, może politycy rzadziej to formułują. My jesteśmy nie w krótkim biegu odzyskiwania dobrego imienia, tylko jesteśmy w długim biegu, także na pokolenia. I to jest teza druga. Jeżeli pierwszą spróbuję udowodnić historycznymi przykładami, to Państwo zrozumieją, że także nasze dzisiejsze wysiłki muszą się w jakiejś mierze skomponować z cierpliwością, czyli z jednak taką pozytywistyczną drogą docierania do przemian mentalnych, jakie w narodach historycznych istnieją, a które dotyczą Polski i Polaków. W jakiej mierze one dotyczą w sposób jednowymiarowy, to jest oczywiście pytanie. Skrótowe możliwości wykładowe nie pozwalają na taki wariantowy opis tychże naszych obrazów w narodach europejskich i światowych, za co oczywiście przepraszam. Ale jednak warto sięgnąć do konkretnych przykładów, gdzie Państwo bardzo szybko zrozumieją, w jaki sposób istnieje bardzo wyraźny związek między potrzebą teraźniejszą polityki, a podtrzymywanym bądź tworzonym wizerunkiem historycznym danego narodu. Mamy rok 1919, jest konferencja wersalska. David Lloyd George, polityk brytyjski, któremu nie sposób odmówić umiejętności prowadzenia polityki w imię swojego mocarstwa.
W jednej z rozmów z Romanem Dmowskim i w ogóle z polską delegacją stworzy taką opinię i takie zdanie. To jest rok 1919, konferencja wersalska. My jesteśmy zabiegający o nasze granice, należne nam naszym zdaniem. Co się z wami porobiło, Polacy? Przez cały wiek XIX walczyliście za wolność naszą i waszą. Byliście moralnym, bardzo ważnym obrazem historii. A teraz staliście się imperialistami. Żądacie terytorium dla państwa polskiego. Dlaczego wam Królestwo Polskie nie odpowiada? To jest obraz, który nawiązuje po części do tego, o czym mówił pan profesor Zybertowicz. To znaczy, jeżeli my się chcemy utrzymywać tylko i wyłącznie na poziomie męczennika do klepania, to będziemy mieli utrwalaną cały czas taką ewentualnie wizję naszej polskości. To znaczy wizję narodu, który nie ma prawa być imperialistą, nie ma prawa być maksymalistą, nie ma prawa dopominać się o cokolwiek, ponieważ jest skonstruowany w wieku przynajmniej XIX przez bardzo postępowe, dobre intelektualne siły. Bo to nie trójka zaborców, taki wizerunek polski XIX-wieczny przełożyła na wiek XX. To oczywiście powstania narodowe, to oczywiście Chrzanowski, Mirosławski, bardzo wielu, którzy BEM, którzy byli, że się tak brzydko wyrażę, bo nie chcę ich obrażać, broń Boże, za to, co oni robili, ale byli wynajmowani do tego, żeby stanąć na czele powstań narodowych w różnych miejscach kontynentu europejskiego, ponieważ na tej robocie się znali, ponieważ byli powstańcami ustawicznymi. To jest wizerunek Polski, który w XIX wieku dominował. Podczas uroczystości udało nam się odkryć prawdziwą perłę Polonii Norweskiej. Jest nią pan Jerzy Jankowski, który był członkiem wywiadu Solidarności Walczącej, rezydującym na Zachodzie. Wierzcie nam, przecież my rodacy jesteśmy z różnych części świata. My chcemy dobra tego narodu, tego kraju. Drugiego dnia obrad uczestnicy wzięli udział we mszy świętej w kościele Świętego Krzyża. Na koniec obrad został przyjęty dokument końcowy, który zostanie opublikowany na portalu Republika Polonia i wydany drukiem wraz z wygłoszonymi referatami. O komentarz poprosiliśmy również innych uczestników. Zadanie pan przede mną stawia, ponieważ no, jestem bardzo poruszona. Z jednej strony, że my przedstawiciele Stowarzyszenia Republika Polonia w ogóle pierwszy raz na żywo wszyscy razem mogliśmy się zebrać tu w Warszawie, w stolicy najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Mieliśmy w pierwszym bloku przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej. No, z każdym przemówieniem chciało się zwrot taki ad vocem mieć swoisty. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o chociażby o naszego ministra, pana Dziedziczaka, jest przecież ministrem do spraw Polaków za granicą, który
dużo powiedział, pięknych słów, natomiast chciałabym się odnieść chociażby do pojęcia, że w Polsce każdy Polak ma swój dom. A ja mówię, nie, mój dom jest na Litwie, tylko właściciel przez chwilkę tu wyjechał nam, bo my jesteśmy tam, my jesteśmy spadkobiercami dawnych ziem Rzeczpospolitej, dawnych województw Rzeczpospolitej, tak samo jak się nie zgadzam na określenie Kresy. Rozumiem, że to prościej nam powiedzieć Kresy i niby to jest jasne. Nie, nie możemy iść na łatwiznę, może to sformułowanie dłuższe, ale przede wszystkim spadkobiercy albo rodacy, albo Polacy z dawnych ziem, z dawnych województw Rzeczpospolitej. Dzisiejsza konferencja, w której uczestniczę tutaj w dawnej Wiktorii się odbywająca, to przede wszystkim zasługa i dzieło środowisk polonijnych, bo reprezentanci Polonii z różnych stron świata, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, także z europejskich państw, jest tutaj z nami, ale także jest wzajemnie ze sobą, dlatego że jak rozumiem, przedstawiciele Polonii chcą zdecydowanie zdobyć właściwe narzędzia w tym celu, by można było bronić dobrego imienia Polski, także poza granicami Polski, właśnie z udziałem środowisk polonijnych. Takie samokształcenie, które tutaj się odbywa za sprawą referatów, ludzi, którzy jak się wydaje mają coś do powiedzenia, czy profesor Andrzej Zybertowicz, czy pan mecenas Jerzy Kwaśniewski, czy pan profesor Wiesław Wysocki, czy pan Maciej Świrski. Te wszystkie ciekawe wykłady, także wielu innych osób, dają szansę, że konferencja z tego zjawiska, które nazywamy słowem, przerodzi się w ciało, czyli po powrocie do państw macierzystych przedstawiciele Polonii uzbrojeni w większą wiedzę będą mogli w ramach swoich organizacji polonijnych dyskutować, a także reagować na różnego rodzaju pomówienia, różnego rodzaju przekłamania, czy to wypływające z ignorancji, czy z wyrachowania, czy też z interesu politycznego stron, które fałszując naszą historię są zainteresowane, by pomniejszyć nasze dzisiaj znaczenie na mapie suwerennych państw. Całość dostępna jest na portalu Stowarzyszenia Republika Polonia, na kanale YouTube Republika Polonia. Wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Republika Polonia pani Marii Szolner-Binienda, marszałek Gosiewski, profesora Krasnodębskiego, dr Kaczorowskiej, profesora Wiesława Jana Wysockiego można znaleźć też na stronie telewizji Radom www.tvradom.com. Mamy nadzieję, że ustalenia spotkania zostaną wcielone jak najszybciej w życie. Drodzy Państwo, na tym kończymy. Bardzo dziękujemy naszym dostojnym gościom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa obecność i czas. Brawo. Brawo dla naszych wspaniałych panelistów. Dobrze.